Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otwieram obrady pierwszej w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach i stwierdzam, zgodnie z listą obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Serdecznie witam pana prezydenta elekta, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz nowo wybranych radnych, zaproszonych gości, mieszkańców miasta. Proszę szanownych radnych o kliknięcie na pilocie dowolnego przycisku. Wysoka Rado, chciałabym poinformować, że prezydent elekt, pan Daniel Beger, złożył na ręce komisarza wyborczego w Katowicach rezygnację z objęcia mandatu radnego. Komisarz wyborczy w dniu 7 listopada 2018 roku wydał postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Świętowicach pana Daniela Roberta Begera z powodu wyboru na prezydenta miasta Świętochłowice. Równocześnie informuję, że zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego z dnia 15 listopada 2018 wakujący mandat objął pan Jacek Janusz Kamiński, który uzyskał kolejną największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Przystępujemy do wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze. Na dzisiejszą sesję został zaproszony pan Bartosz Łapiński, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Świętowicach, którego proszę o wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze. Radnych wyczytanych w kolejności alfabetycznej proszę o odbieranie zaświadczeń. Radny Marcin Bawej. Radna Agnieszka Beger. Radna Jadwiga Garbaciuk. Radny Tomasz Grudniok. Radny Adam Jankowiak. Radny Bartosz Karcz. Radny Dawid Kostemski. Radna Gerda Król. Radny Mariusz Kubas. Radny Henryk Kurek. Radny Rafał Łataś. Radny Dawid Malherek. Radny Zbigniew Nowak. Radna Urszula Owockania. Radny Artur Pawłowski. Radna Zofia Pogoda. Radny Łukasz Respondek. Radny Rafał Świerk.
Radna Dorota Wichura. Radna Bożena Wojciechowska z Wielut. Gdzie tu jest 20? Gdzie tu jest 21? 20. 20 tu jest. Wszystko tak. Dziękuję. Kolejnym punktem jest ślubowanie radnych. Zgodnie z artykułem 23a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich o powstanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę usiąść. Wywołanych kolejno radnych proszę o powstanie i wypowiedzenie słowo ślubuję. Radny Marcin Bawej. Radna Agnieszka Begier. Radna Jadwiga Garbociak. Radny Tomasz Grudniok. Radny Adam Jankowiak. Radny Jacek Kamiński. Radny Bartosz Karcz. Radny Dawid Kostemski. Radna Gerda Król. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Mariusz Kubas. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Henry Kurek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Rafał Łataś. Ślubuję. Radny Dawid Malherek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Zbigniew Nowak. Ślubuję. Radna Urszula Owockania. Ślubuję. Radny Artur Pawłowski. Radna Zofia Pogoda. Radny Łukasz Respondyk. Radny Rafał Świerk. Radna Dorota Wichura. Radna Bożena Wojciechowska z Wielut. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Świętowicach. Przystępujemy do wręczenia prezydentowi miasta zaświadczenie o wyborze. Proszę pana Bartosza Łapińskiego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Świętowicach, o wręczenie prezydentowi miasta zaświadczenie o wyborze. Dziękuję przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej panu Bartoszowi Łapińskiemu za przyjęcie zaproszenia na sesję i wręczenie zaświadczeń. W chwili obecnej przystąpimy do ślubowania przez prezydenta miasta Świętowice. Zgodnie z artykułem 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy objęcie obowiązku przez prezydenta miasta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie, a pana prezydenta o podejście do mównicy i złożenie ślubowania. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Decyzją mieszkańców Świętochłowic zostaliście Państwo wybrani do pełnienia zaszczytnych funkcji w świętowickim samorządzie. Tego wyboru serdecznie Wam gratuluję. Ten wybór jest jednak zarazem dowodem na to, jak różnorodne są nadzieje i oczekiwania świętochłowiczan. Wybierając Pana, Panie Prezydencie, oraz Was, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni, wskazali konkretne osoby, których powierzyli rozwiązanie istotnych problemów miasta, osiągnięcie planowanych celów i, co najważniejsze, spełnienie wyborczych deklaracji. Życzę zatem Państwu wytrwałości, umiejętności w realizacji oczekiwanych przez społeczność miasta zadań. Życzę, by słowa złożonego ślubowania były nieodłącznym przewodnikiem przy wypełnianiu swojej funkcji. Życzę przede wszystkim tego, by troska o rozwój miasta, poprawa warunków życia jego mieszkańców była dla wszystkich tutaj zasiadających celem nadrzędnym. I niech ta wyjątkowa służba przyniesie Wam wiele społecznego uznania i osobistej satysfakcji. Dziękuję. Udzielam głosu panu prezydentowi miasta Świętowice, panu Danielowi Begerowi. Szanowni Państwo, trochę czuję się niezręcznie stojąc do części mieszkańców plecami, ale takie mamy warunki póki co. Trudno mi ukryć też wzruszenie. Staję tu dziś przed Wami świadom spoczywającej na mnie odpowiedzialności. Odpowiedzialności za los wszystkich mieszkańców, którym serdecznie dziękuję za mandat zaufania, jakim mnie obdarzyliście. To były trudne miesiące, dzięki którym odebrałem też olbrzymią, wielowymiarową lekcję. Z jednej strony przekonując się, jak wiele dobra, zaangażowania i chęci drzemie na lepsze zmiany w naszym mieście, a z drugiej strony przekonując się, że twarde stąpanie po ziemi jest nieodzownym elementem śmiałego patrzenia za horyzont. Dziękuję tym wszystkim, którzy mieli odwagę za ten horyzont spojrzeć i wierzę, że z każdym dniem będzie nas coraz więcej. Życie nauczyło mnie, że mimo przeciwności trzeba ze wszystkich sił walczyć o to, co się kocha. Wiem też, że ta walka nie jest przegrana tak długo, jak długo wokół nas są ludzie, którzy wierzą, że trzeba i warto stawiać kolejny krok. Mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach, niezależnie od tego, na kogo oddali swój głos, dziękuję za to, że pokazali, że los miasta nie jest im obojętny i zrobię wszystko, żeby nie zawieść tych, którzy uwierzyli w przyjazne oblicze naszego miasta, ale też przekonać do tej idei tych, którym do tej pory ta idea była obca. Dziękuję tym wszystkim, którzy swoją codzienną pracą na miarę możliwości, krok po kroku budują przyjazne Świętochłowice, a tych, którzy czują, że mogą zaangażować się jeszcze bardziej, już dziś o to serdecznie proszę. Zapewniam, że dobro miasta i jego mieszkańców jest dla mnie i będzie zawsze wartością nadrzędną. Moim celem jest, abyśmy wspólnie budowali miasto, z którego będziemy dumni i mam świadomość, że przed nami nie tylko praca nad rozwiązaniem wielu niezwykle istotnych problemów, ale też konieczność zmiany jakości życia publicznego, które do tej pory opierać się, musi się przede wszystkim na transparentności działań, szeroko rozumianym dialogu i trosce o dobro wspólne. Liczę na wiedzę, doświadczenie i wsparcie radnych, przedstawicieli świata nauki i oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia, biznesu, służb mundurowych, pracowników Urzędu Miasta i miejskich spółek i reprezentacji organizacji pozarządowych. Tych, którzy tu są, ale też tych, którzy swojego zawodowego miejsca musieli szukać do tej pory poza granicami miasta. Już dziś deklaruję stworzenie gremiów doradczych i zapraszam do udziału w nich tych, którym zależy na naszej wspólnej przyszłości. Zadaniem Rady Biznesu, Rady Seniorów czy Rady Młodzieżowej będzie stworzenie miasta odpowiadającego potrzebom mieszkańców. Temu służyć będą również nowe zasady tworzenia budżetu obywatelskiego, które wprowadzimy w życie po to, by partycypacja w życiu społecznym miasta stała się faktem, a nie iluzją. Wierzę, że wspólnie możemy tego dokonać
i jednocześnie proszę o zaangażowanie się w sprawy miasta wszystkich Świętochłowiczan, niezależnie od politycznych preferencji czy światopoglądu. Moja prezydentura będzie czasem konkretów, czasem otwartych drzwi i umysłów, czasem szacunku i budowania wspólnoty. Będzie ciągłym staraniem o poprawę kondycji finansowej miasta i jakości życia mieszkańców oraz troską, by budować miasto, w którym każdy z nas będzie chciał zostawić cząstkę siebie. Będzie walką o wykorzystanie potencjału Świętochłowic, o to, by nareszcie zamiast przyglądać się zmianom, stał się aktywnym elementem krwiobiegu górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Ponad wszystko będzie jednak czasem rozwoju i przejrzystości działań. Aby to wszystko się udało, potrzeba solidnych podstaw, rzetelnej diagnozy stanu obecnego i stworzenia długofalowego planu działania, którego efektem będzie zdrowy miejski organizm. Stojąc przed tak olbrzymim wyzwaniem, cieszę się, że moje zaproszenie do współtworzenia nowego oblicza Świętochłowic przyjęli przyszli wiceprezydenci Sonia Kwaśny i Sławomir Pośpiech. Dziękuję za odwagę wzięcia odpowiedzialności za zmianę. Jestem przekonany, że ich wiedza, doświadczenie i znajomość miasta będą gwarantem odpowiedzialnych i skutecznych zmian. Już dziś chcę zadeklarować pierwsze działania w 6 kluczowych dla mnie obszarach, zaś za 100 dni u progu wiosny z tego samego miejsca poinformować Państwa o ich rezultatach. Przede wszystkim niezwłocznie przeprowadzony zostanie audyt finansowy i prawny w Urzędzie Miejskim oraz podległych prezydentowi jednostkach. Stoję na stanowisku, że tylko w ten sposób poznamy prawdziwą sytuację w mieście i będziemy w stanie podejmować dalsze decyzje. Co istotne, wiedza ta należy się również mieszkańcom, którzy powinni mieć możliwość poznania prawdziwej kondycji miasta. Wyniki audytu i wnioski pokontrolne wytyczą kierunek działań zmierzających do naprawy miejskich finansów. Będą też podstawą do przeprowadzenia reorganizacji urzędu podległych mu jednostek i spółek miejskich, obejmującego weryfikację zatrudnionych w nich kadr. Chcę tak przeorganizować jednostki publiczne, aby poprawić ich funkcjonalność oraz zmienić kulturę organizacyjną, by osią ich działania były właśnie działania z korzyścią zarówno dla miasta, ale przede wszystkim dla jego mieszkańców. Szczególnie ważne dla mnie są kwestie dotyczące zatrudnionych w tych jednostkach mieszkańców Świętochłowic. Będę dążył do tego, aby Świętochłowiczanie nie musieli szukać pracy w miastach ościennych. A wszyscy pracownicy mieli zapewniony nie tylko komfort pracy bez politycznego nacisku, ale także możliwość zawodowego rozwoju i awansów. Jednocześnie będę dążył do zmiany podejścia i standardów obsługi mieszkańców, które zapewnią traktowanie ich nie jako uciążliwych petentów, ale klientów i współgospodarzy miejskiej rzeczywistości. W trakcie całej swojej działalności walczyłem o transparentność działań samorządu. Państwo znacie mnie z tych działań ze Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice. I swoją obietnicę złożoną mieszkańcom spełnię. Pierwszym krokiem zmierzającym do zapewnienia przejrzystości sfery publicznej w mieście będzie wprowadzenie publicznych rejestrów umów w Urzędzie Miasta, ale też w jednostkach podległych i spółkach miejskich. Dzięki wprowadzeniu obowiązku ich wprowadzenia i publikacji na stronach internetowych zakończy się czas tajemnic związany z wydatkowaniem finansów publicznych. Odtąd wszystko będzie jawne, a każdy zainteresowany będzie mógł w dowolnym momencie pozyskać tą wiedzę w każdym zakresie. Jak Państwo wiecie, moim absolutnym, długofalowym priorytetem jest rozbudowa i odbudowa sektora mieszkaniowego. Działania, jakie należy w tym zakresie prowadzić, są tak szerokie i kosztowne, ale wiem, że będą wymagały też dużo czasu. Obiecuję, że pierwsze efekty widoczne będą już po pierwszych miesiącach, mając świadomość, że czas prawdziwej restrukturyzacji liczony będzie w latach. Wkrótce przystąpimy do reorganizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej, która to spółki musi stać się w końcu efektywna i tańsza w utrzymaniu. Posłużą temu zarówno zmiany personalne, jak i strukturalne. W odbudowę starej i tworzeniu nowej tkanki mieszkaniowej zaangażowane zostaną wszelkie środki, jakie w tym zakresie będą mogły być wykorzystywane. Oszczędności w budżecie miasta, dotacje i programy pomocowe.
Chcę, aby w Świętochłowicach rozpoczęła się budowa wielu nowych mieszkań komunalnych i zrobię wszystko, by wykorzystać w tym celu wszystkie dostępne narzędzia finansowe oraz organizacyjne i prawne, w tym powołanie TBS-u oraz budownictwo w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Działalność w tym zakresie będzie prowadzona wielotorowa. Rewitalizacji zasobów wartych utrzymania towarzyszyć będzie wyburzanie zasobów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Miasto będzie prowadzić działania w celu odzyskania nieruchomości poprzez zasiedzenie. Zamierzam również zacieśnić współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Jednocześnie będę przekonywał Radę Miejską do podjęcia uchwały umożliwiającej mieszkańcom wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą do 80% wartości, by zarządzanie większością budynków przejęły wspólnoty mieszkaniowe. A wszystko to po to, by w plan odbudowy Świętochłowic zaangażować również samych mieszkańców. Co ważne, uzyskane ze sprzedaży środki będą zaangażowane w 100% na remonty budynków, klatek schodowych, podwórek. Również ważne będzie dla mnie zintensyfikowanie działań dotyczących podłączenia jak największej liczby mieszkań do sieci centralnego ogrzewania oraz zapewnienia wystarczającej liczby mieszkań socjalnych. Natychmiast rozpocznę również działania związane z ochroną środowiska. Projektem najbardziej leżącym mi na sercu jest rewitalizacja stawu Kalina. Nie ma i nie będzie mojej zgody na kolejne lata degradacji środowiska, mimo przyznaniu miastu po raz kolejny olbrzymiej dotacji. W szybkim czasie powołany zostanie zespół składający się z niezależnych ekspertów oraz mieszkańców miasta, którego zadaniem będzie właściwa ocena możliwości, uwarunkowań oraz rozwiązań, które zagwarantują skuteczną realizację tego zadania. Podjęte zostaną również działania zmierzające do likwidacji hałdy po zakładach chemicznych Hajduki, które pozwolą raz na zawsze rozbroić tę bombę ekologiczną. Wierzę w to, że uda się znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli na likwidację obu tych problemów. Pamiętać będę również o tych, którzy w tym wszystkim są najważniejsi, czyli mieszkańcach okolic stawu Kalina, którzy od lat skazani są na życie w zatrutym środowisku. Zgodnie z obietnicą będą oni mieli możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych i sprawdzenia, jak jakość otoczenia wpłynęła na ich stan zdrowia. Podejmiemy również pierwsze działania zmierzające do utworzenia użytku ekologicznego uroczysko oraz wyodrębnienia tam strefy rekreacyjno-wypoczynkowej. Rozpoczniemy też wdrożenie projektu Drzewko za Dziecko, dzięki któremu Świętochłowice wzbogacą się o zielonych świadków miejskiej historii. Kolejnym z priorytetów w początku kadencji będzie dla mnie kwestia przebudowy stadionu imienia Pawła Waloszka. Wiem, że oczekiwania mieszkańców są ogromne. Wiem również, że aby miasto mogło im sprostać, trzeba się nad tym zadaniem ponownie pochylić tak, by w kolejnych działaniach, w kolejnych etapach działania zakorzenione były w realnym planie działania opartym na świadomości budżetowej i organizacyjnej. W trakcie kampanii wyborczej, ale także wcześniej wielokrotnie deklarowałem, że nie zarzucę tematu stadionu i słowa dotrzymam. Jestem pewien, że już niedługo wspólnie ze środowiskiem sportowym, z którym już nawiązałem nić porozumienia, wypracujemy taki projekt, który pozwoli na realizację tego zamierzenia w sposób zdroworozsądkowy, oparty na realnych możliwościach finansowych naszego miasta. Obszary, które zaledwie nakreśliłem, to jedynie początek długiej drogi, na której rysuje się chociażby konieczność powołania wyzwaniom związanym z reformą oświaty oraz stanem i dostępnością służby zdrowia. Jestem świadomy, jak wiele pracy przede mną i przed nami. Mam jednak pewność, że jeśli czegoś się bardzo chce i konsekwentnie się do tego dąży, to w końcu musi się udać. Najmniejszy nawet sukces będzie naszym wspólnym dziełem i za każdy z nich już dzisiaj Państwu dziękuję. Zapewniam, że nie będę prezydentem oderwanym od rzeczywistości i ogrodzonym od niej dębowymi drzwiami. Każdego dnia, zawożąc dzieci do szkoły, jadąc do pracy czy idąc na niedzielny spacer, chcę móc spojrzeć w oczy każdej napotkanej osobie. Miasto tworzą ludzie, dlatego u podwalin wszystkich moich działań leżeć będzie troska o dobro mieszkańców i kontakt z tymi, dzięki którym dziś mogę z pełnym przekonaniem otworzyć nowy, przyjazny rozdział w historii naszego miasta. I na tym zasadzie zamierzałem skończyć moje exposé, natomiast proszę jeszcze o chwilę uwagi, bo mówiąc o tych swoich planach, chciałbym zaapelować do wszystkich radnych, szczególnie tych
którzy mieszkają w naszym mieście razem ze swoimi rodzinami, nie do tych, którzy meldują się tutaj, tak by realizować swoje polityczne cele. Wspólnie możecie wpłynąć na rozwój miasta w sposób przejrzysty i uczciwy. Pomyślcie o swoich rodzinach, o znajomych, którzy przebywają tu na co dzień. Zachęcam, byście razem ze mną zadbali o takie warunki, które sprawią, że tym ludziom będzie się lepiej mieszkało w tym mieście. Gwarantuję, że będę słuchał waszych uwag i zachęcał do wykazywania swoich inicjatyw. Nie będę wam narzucał swojego zdania. Musicie pamiętać, że z drugiej strony zostaliście wybrani przez mieszkańców i to ich będziecie reprezentować, powinniście godnie reprezentować, a nie decydentów, którzy starają się wam wskazywać ścieżki rozwoju. Chcę, byście stali się moimi partnerami. Realizacja stojących przed nami wyzwań będzie trudna, bowiem zastaję budżet z ogromnymi zaległościami, ale wierzę, że z waszą pomocą uda nam się szybko doprowadzić finanse miasta do stanu normalności oraz że uda nam się szybko przywrócić wiarę w ludzi i ich czyste intencje, nie partykularne interesy. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, którym jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym, co oznacza, że dla przeprowadzenia głosowania koniecznym jest powołanie komisji skrutacyjnej. Zanim jednak przystąpimy do powołania komisji skrutacyjnej, w pierwszej kolejności poproszę radnych o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach i krótkie ich zaprezentowanie. Radny Łataś, proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, w imieniu dwóch klubów Razem dla Świętochłowic i Platformy Obywatelskiej chciałbym zgłosić na funkcję na urząd przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach radnego Dawida Kosębskiego, postać której nie muszę państwu przedstawiać. Prezydent miasta Świętochłowice dwóch kadencji, osoba, która absolutnie, jesteśmy o tym bardzo głęboko przekonani, sprawdzi się na tym wymagającym stanowisku. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Świerk. Wysoka Rado, chciałbym serdecznie wszystkim zarekomendować osobę Zbyszka Nowaka, radnego Zbyszka Nowaka na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej. Zbyszek Nowak jest osobą powszechnie znaną, działaczem społecznym, samorządowym od wielu, wielu lat, z dużym dorobkiem pomocowym dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie dla tych mieszkańców potrzebujących. A co bardzo istotne, szczególnie dla tych, którym zdrowie nie dopisuje i którzy pomocy w tym zakresie potrzebują. Oprócz tego znamy go jako przedstawiciela związkowców i przedstawiciela zarówno Rady Miejskiej, jak i wszystkich mieszkańców. Szczytnym wynikiem, najlepszym wynikiem w mieście osiągniętym jako radny wydaje mi się kandydaturą jak najbardziej należną do piastowania tego stanowiska. Dziękuję bardzo. Czy zgłoszony radny pan Dawid Kostemski wyraża zgodę na kandydowanie? Pan Zbyszek Nowak? Tak, wyrażam zgodę. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Ponieważ nie ma więcej propozycji, zamykam listę kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej.
chwili obecnej przystąpimy do powołania komisji skrutacyjnej z celem przeprowadzenia tajnych wyborów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Proszę, radny Łataś. Pani przewodnicząca, pani prezydencie, wysoka radna, chciałbym zgłosić radną Zofię Pogodę do komisji skrutacyjnej i radnego Henryka Kurka. Czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie? Czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na kandydowanie? Jeszcze raz. Pani tak i radny Kurek, tak? Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Proszę, radny Zbigniew Nowak. Pani przewodnicząca, państwo prezydenci, szanowna rado, szanowni mieszkańcy, ja zgłaszam w imieniu dwóch komitetów zasiadających tutaj radnych, kolegę radnego Mariusza Kubasa i kolegę radnego Jacka Kamińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy radny Łukasz Respondek wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie? Jeszcze raz pytam, tak? Dziękuję. Zamykam listę kandydatów i przystępujemy do głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej z uwzględnieniem zgłoszonych kandydatów w liczbie 4 osoby, tak? 5. Kto jest za takim składem komisji? Tak? Kto jest za takim składem komisji skrutacyjnej? No, to proszę włączyć. Tu nie ma nic. Teraz. Czy wszyscy głosowali? Kto jest za takim składem komisji skrutacyjnej? Widzimy za osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosujemy, tak? Tak. Stwierdzam, że Rada wyraziła zgodę na zaproponowany skład i tym samym powoła komisję skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów tajnych na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Kolejnym krokiem zmierzającym w kierunku przeprowadzenia wyborów tajnych jest ustalenie zasad wyboru, w związku z czym zarządzam 15-minutową przerwę celem ukonstytuowania się komisji i przygotowania zasad głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni radni, wznawiam obrady po przerwie i proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej panią Zofię Pogodę o czytanie zasad wyboru, a pracowników Kancelarii Rady Miejskiej o rozdanie zasad głosowania. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowna rado, proszę pracownika Kancelarii Rady Miejskiej o rozdanie zasad
wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach. W punkcie pierwszym. Dla wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej wymagana jest bezwzględna większość ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Dwa. Prawo zgłaszania kandydata przysługuje każdemu radnemu. W punkcie trzecim. Ilość kandydatów jest ograniczona. Cztery. Kandydat wyraża zgodę na pełnienie funkcji poprzez oświadczenie ustne. I te cztery punkty mieliśmy już zrealizowane przed powołaniem komisji skrutacyjnej. W punkcie piątym na karcie do głosowania opatrzonej na odwrocie pieczęcią przez komisję skrutacyjną umieszcza się napis karta do głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Pod spodem puste kratki z lewej strony obok nazwisk i imion kandydatów w kolejności alfabetycznej. W punkcie szóstym. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając X w kratce z lewej strony obok nazwiska długopisem znajdującym się w miejscu przeznaczonym do głosowania tajnego. W punkcie siódmym. Postawienie znaku X w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów lub innego dodatkowego znaku lub symbolu, a także przekreślenie całej karty lub jej zniszczenie powoduje nieważność głosu. W punkcie ósmym. Na postawienie znaku X, nie postawienie znaku X w żadnej kratce traktuje się jako głos ważny bez dokonania wyboru. W punkcie dziewiątym. W przypadku, gdy w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ustawowo liczby głosów, a do drugiej tury wyborów przechodzi ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W punkcie dziesiątym. Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydat nie uzyskał wymaganej ustawowo większości głosów, przeprowadza się ponowny wybór przewodniczącego polegający na zgłoszeniu nowych kandydatów. W punkcie 11. Na podstawie wyników głosowania po odczytaniu przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej protokołu głosowania przewodniczący obrad stwierdza, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach. I w punkcie 12. Zasady głosowania Rada Miejska przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Dziękuję. Czy są jakieś niejasności lub uwagi dotyczące przedstawionych zasad? Nie widzę. Przystępujemy do przyjęcia zasad głosowania. Kto jest za przyjęciem zasad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam przyjęcie zasad głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej. Zarządzam 15-minutową przerwę w obradach. Jest podana ilość tu. Kto jest za przyjęciem zasad, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Wyniki głosowania są na tablicy. Stwierdzam przyjęcie zasad głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej. Zarządzam 15-minutową przerwę w obradach celem przygotowania kart do głosowania. Dobrze. Czyli nie skorzystamy z przerwy, przechodzimy do następnego punktu. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o alfabetyczne odczytywanie nazwisk radnych, a radnych o dopełnienie aktu głosowania poprzez oddanie głosu i wrzucenie karty do urny. Chciałam poinformować, że oddanie głosu odbywa się w kabinie zapewniającej tajność głosowania. Pani Zosia. Zośka, nie?
Możemy przystąpić do głosowania. Radny Marcin Bawej. Radna Agnieszka Beger. Radna Jadwiga Garbaciuk. Radny Tomasz Grudniok. Radny Adam Jankowiak. Radny Jacek Kamiński. Radny Bartosz Karcz. Radny Dawid Kostępski. Radna Gerda Król. Radny Mariusz Kupas. Radny Henryk Kurek. Radny Rafał Łataś. Radny Dawid Malcherek. Thank you.
Radny Zbigniew Nowak. Radna Urszula Owockania. Radny Artur Pawłowski. Radna Zofia Pogoda. Radny Łukasz Respondek. Radny Rafał Świerk. Radna Dorota Wichura. Radna Bożena Wojciechowska z Bylut. Szanowni radni, zarządzam 15-minutową przerwę w obradach celem przeliczenia oddanych głosów. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o czytanie protokołu głosowania w związku z wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 22 listopada 2018 roku w związku z wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach, Komisja Skrutacyjna w składzie: Zofia Pogoda, Henryk Kurek, Jacek Kamiński, Mariusz Kubas, Łukasz Respondek stwierdza, co następuje. W punkcie pierwszym. Na ogólną liczbę 21 radnych na sesji według listy obecności obecnych jest 21 radnych. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Zgłoszony kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej, pan Dawid Kostępski, otrzymał następującą ilość głosów. Głosów ważnych za wyborem 11. Pan Zbigniew Nowak otrzymał następującą ilość głosów, ważnych za wyborem 10. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radny Dawid Kostępski uzyskał wymaganą liczbę głosów, radny Zbigniew Nowak nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Następują podpisy członków komisji. Dziękuję za uwagę.
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzam, że w wyniku wyborów tajnych przewodniczącym Rady Miejskiej w Świętowicach został radny pan Dawid Kostępski. Tym samym Rada Miejska w Świętowicach podjęła uchwałę nr 1/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętowicach, której treść pozwolę sobie odczytać. Uchwała nr 1/18 z dnia 22 listopada 2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochowicach. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Świętowicach uchwala, co następuje. Stwierdza wybór radnego Dawida Kostępskiego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętowicach. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Dziękuję. Przekazuję prowadzenie obrad sesji przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Dawidowi Kostępskiemu. Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, z racji tego, iż w porządku dzisiejszej sesji, który został ustalony i zatwierdzony przez komisarza wyborczego, kolejnym punktem jest punkt zakończenie sesji, pragnę Państwa, Wysoką Radę poinformować, iż istnieje potrzeba rozszerzenia porządku obrad o dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczący zmian w budżecie tegorocznym na rok 2018 oraz wieloletniej prognozie finansowej. Są to dwa projekty uchwał przygotowane jeszcze przeze mnie i przez moje służby. Niestety one nie mogły być, Wysoka Rada nie mogła się nad nimi pochylić i procedować ze względu na brak kworum kilka dni temu. Dlatego też poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady 15-minutową przerwę w celu analizy, ale także również konsultacji tych kwestii. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za 15-minutową przerwę i proszę o głosowanie również drogą elektroniczną. Ja mogę głosować za panią, pani Gerdą, proszę. Dobrze. Proszę sekundkę poczekać, jeszcze służby wprowadzają to do systemu. Jest. W takim razie głosowanie nad 15-minutową przerwą. Bardzo proszę o naciśnięcie stosownego przycisku. Marcin Bawej, radny Marcin Bawej głosował? Chce głosować? Bardzo proszę. Wysoka Rado, stwierdzam, iż za oddano 17 głosów, 3 przeciw, 1 wstrzymujących. W takim razie, Szanowni Państwo, stwierdzam 15-minutową przerwę. Widzimy się na sali sesyjnej za kwadrans. Dziękuję. Wysoka Rado, wznawiam po nieco dłuższej niż 15-minutowej przerwie obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Świętochowicach w kadencji 2018-2023. W trakcie tej przerwy nastąpiły konsultacje, które przyniosły następujące stanowisko, a mianowicie
Wysoka Rada nad projektami uchwał budżetowymi dotyczącymi zmian w budżecie tegorocznym na rok 2018 i wieloletniej prognozie finansowej procedować będzie na najbliższej zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, więc nie będziemy procedować nad tymi punktami. Wysoka Rado, korzystając z swoich prerogatyw jako przewodniczący Rady Miejskiej oraz jednocześnie radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach, pragnę złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej pierwszej sesji Rady Miejskiej o punkt dotyczący wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świętochłowicach, który chcę umieścić w punkcie 7 dzisiaj rozszerzonego porządku obrad. Pragnę również rozszerzyć porządek obrad o uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia ich składu osobowych i zakresu działania, umieszczając ten projekt uchwały w punkcie 8. Oraz rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej sesji o punkt dotyczący uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania. Punkt ten zostanie umieszczony w punkcie 9 dzisiejszego obrad sesji. Kolejny projekt uchwały i punkt pragnę rozszerzyć porządek obrad o uchwałę w sprawie zmiany przedstawicieli gminy Świętochłowice w Zgromadzeniu Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, umieszczając go w punkcie 10 porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach oraz punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Świętochłowice, umieszczając go w punkcie 11. Mam pytanie do szanownych pań i panów radnych. Czy ktoś z państwa również chce złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. W takim razie pragnę, tak, pani Basia rozda projekty dzisiejszych uchwał w systemie. Pan radny Nowak się zgłasza. Bardzo proszę. Państwo radni, państwo prezydenci, ja mam wniosek daleko idący. Ja wnioskuję o niewprowadzanie takich zmian do dzisiejszego porządku obrad. Szanowni państwo, rozbudowa o tak sporo materiałów jednak nie nawiązuje do tego, cośmy sobie wspólnie deklarowali, proszę państwa. Jest nowe otwarcie. Jesteśmy na pierwszej sesji Rady Miejskiej w różnych relacjach, w różny sposób. Obiecywaliśmy sobie, że będzie zupełnie inaczej. Proszę państwa, zacznijmy inaczej. To jest zbyt dużo zmian. Oczywiście one są potrzebne i takich ich nie unikniemy. Będziemy musieli nad nimi procedować. Tylko do tego akurat zmierzam, szanowni państwo, że mieliśmy zupełnie inaczej to wszystko rozpatrywać. Miało być zupełnie, absolutnie inaczej. Mieliśmy wszystkie te dokumenty analizować wspólnie. Wspólnie ustalać, i to nie dla siebie, nie dla personalnych tutaj, proszę państwa, korzyści, tylko dla mieszkańców i dla naszego miasta. Jesteśmy 5 minut, w cudzysłowie oczywiście, po wyborach. Jeszcze w naszych głowach powinno to być, że obiecywaliśmy mieszkańcom nowy porządek. Proszę państwa, naprawdę te zmiany są bardzo, bardzo, bardzo duże, żebyśmy to dzisiaj umieli tak ogarnąć bez konsultacji. Byłoby dobrze, byłoby miło i byłoby sprawiedliwe dla nas wszystkich, gdybyśmy naprawdę mieli czas, żeby usiąść nad tym wszystkim i wspólnie, poza kamerami, poustalać. Dobrym, nie wiem, czy tylko dobrym zwyczajem, a czy nawet nie było to pod względem formalno-prawnym, że Kancelaria Rady Miejskiej, przynajmniej tych radnych, którzy są nowi w Radzie zupełnie, nowo wybranymi, wysyłała zawiadomienia i pytała radnych o ich zainteresowania, ale nie ich zainteresowania jako hobby, tylko zainteresowania swoje życiowe, w której komisji mogliby się znaleźć, bo to są ważne informacje. Jak państwo chcecie dzisiaj nad tym obradować? Mamy po prostu iść waszym tokiem rozumowania, wnioskodawcy oczywiście. Także to naprawdę nie jest sprawiedliwe. Proszę państwa, radnymi
prezydentem i przewodniczącym się tylko bywa, ale ludźmi mamy być zawsze. Więc zacznijmy od tego, że najpierw bądźmy ludźmi i usiądźmy spokojnie, przesuńmy to naprawdę na inny termin. Ta układanka może być taka, jak wy sobie zaplanowaliście państwo, ci, którzy są wnioskodawcami tego. Ale niech ona jest przynajmniej pokazana, że my to wspólnie uzgodnimy. Bo to są naprawdę zbyt poważne sprawy. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że są nowe przepisy prawne dotyczące również powoływania komisji stałych Rady Miejskiej. Czy państwo wzięliście to pod uwagę? Nie mamy tych materiałów. Oczywiście ja widzę, że one są w tej chwili roznoszone, ale kiedy mamy się z nimi zapoznać? Państwo chcecie, żeby znowu zapoznawaliśmy się z jakimikolwiek materiałami, tak jak to jeszcze było w poprzedniej kadencji, gdzie ciągle mieliśmy do siebie wzajemnie tutaj pretensje i to nie wpływało na jakość naszej pracy? Naprawdę bardzo serdecznie was zapraszam do tego, żebyśmy naprawdę dzisiaj to też zdjęli porządku obrad i wrócili do tego na następnej sesji przygotowani wszyscy wspólnie. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Zbigniewowi Nowakowi. Szanowni państwo, zadzwonię panie prezydencie. Szanowni państwo, mamy również w rozszerzonym porządku obrad także wniosek o ustalenie wynagrodzenia prezydenta miasta Świętochowice. To również Rada Miejska zwyczajowo na pierwszej sesji Rady Miejskiej zawsze taką uchwałę podejmowała. Także również to też jest pewna praktyka, która ma miejsce w innych jednostkach samorządu terytorialnego, w innych gminach miast ościennych. Pan prezydent się zgłasza, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja również ad vocem tego, co powiedział radny Zbigniew Nowak, prosiłbym, żeby mimo wszystko wstrzymać się z całym tym porządkiem i przenieść go na kolejną sesję. To dotyczy również kwestii wynagrodzenia. Ja proszę mi wierzyć, ja przez tydzień będę spokojnie żył i to też jest jakby kwestia do zapoznania się przez prezydenta, tak żebyście państwo wiedzieli, bo też nie znacie mojej opinii. Być może to jest jakby rozbieżna z tą waszą. Ja wiem, że tutaj te funkcje prezydenckie czy tej całej kadry zarządzającej, one gdzieś tam były w tym szczycie, jeśli chodzi o zarówno samorząd śląski, jak i kraju. Natomiast no, nie zapytali się też mnie, czy ja będę chciał iść tym tropem. A zapewniam was, że nie będę chciał. Stąd jakiekolwiek próby narzucania uważam za co najmniej błędne, jak nie nieracjonalne. Kwestia pozostałych uchwał, ja nawiążę jeszcze z tą uchwałą, o której pan przewodniczący mówi, że chciałby na kolejnej sesji, być może nadzwyczajnej, rozmawiać. Ja wczoraj o 22 dostałem telefon od pana radnego Karcza z prośbą spotkania o rozmowę w sprawie tego projektu uchwał. Uważam to za wysoce niestosowne takie zachowanie. Zapoznawanie się czy próba spotykania się z prezydentem 12 godzin przed sesją i próba nakłaniania do tego, żeby wyperswadować czy wyjaśnić pewne założenia z uchwały budżetowej najważniejszego dokumentu, jaki jest dla gminy przewidziany. Stąd namawiam was do tego, żebyście nie szli tym tropem, bo możemy to zrobić na spokojnie i zgodnie z prawem, a nie narzucając cały czas jakąś wolę i próby wciągania w jakieś gierki polityczne, manipulacyjne. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Szanowni państwo, tak jak już powiedziałem, dobrymi praktykami przyjętymi przez ostatnie dekady zarówno w Świętochowicach, jak i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii było podejmowanie takich uchwał. Na pierwszej sesji oczywiście była próba podjęcia dialogu z panem prezydentem i również dzisiaj pomiędzy podejmowaniem i procedowaniem przez Radę Miejską również rozmawialiśmy między innymi na temat uchwał budżetowych. Jeżeli oczywiście ten zakres działania, którym będziemy w tej chwili za moment, mam nadzieję, procedować, również przyniesie kilka takich dłuższych przerw. Ja bardzo chętnie jestem tutaj w tej chwili, deklaruję możliwość rozmowy z panem prezydentem w zakresie również uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia. Więc jeżeli pan prezydent ma jakieś propozycje w zakresie czy to zmniejszenia niektórych składników, czy też modyfikacji, ja jestem absolutnie otwarty. Poddamy to pod głosowanie Rady Miejskiej, więc jest taka możliwość, iż
za moment, za kilkadziesiąt minut będziemy mogli nad tym procedować. Szanowni Państwo, w takim razie poddaję pod głosowanie wniosek formalny, który zgłosił radny Zbigniew Nowak, a mianowicie o niewprowadzanie do porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023 przedmiotowych projektów uchwał. Głosujemy elektronicznie. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć odpowiedni guzik. Już głosujemy. Nie, to jest za nierozszerzaniem. Szanowni Państwo, wniosek o nierozszerzenie porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Świętochowicach. Jedenaście za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się, nieoddanych. Szanowni Państwo, wniosek o rozszerzenie porządku obrad nie uzyskał wymaganej ilości głosów. Szanowni Państwo, w takim razie punkty te z tego porządku obrad nie zostaną wprowadzone. Będziemy procedować to na kolejnej sesji Rady Miejskiej. W takim razie pozostaje w porządku obrad punkt dotyczący zakończenia sesji. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12 sesji Rady Miejskiej w Świętochowicach, tam mianowicie zakończenie sesji. Bardzo dziękuję wszystkim osobom radnym, ale zarówno mieszkańcom, osobom zgromadzonym na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.